Czas na kolejną batalię hotdogową, czyli kolejny test hotdogów na wybranych stacjach benzynowych. Dziś, podobnie zresztą jak w poprzednich edycjach, odwiedzimy stacje największych sieci we Wrocławiu. Odwiedziny na stacjach paliw za nami. W ręku mam plik paragonów. Paragonów po tym, jak kupiliśmy na każdej ze stacji po hotdogu, a odwiedziliśmy 5 stacji. To był Shell, MOL, BP, Orlen i ostatnia stacja, na której byliśmy, to Circle K. Czas na test dokładny i pomiary hotdogów. Pierwszy idzie na naszą wagę hotdog Orlenu. Wskazanie wyraźne, 93 gramy. I hotdog z Orlenu mierzy dokładnie 20 cm. Teraz na wagę trafi hotdog ze stacji Circle K. Hotdog Circle K waży dokładnie 112 gram. Także więcej niż ten poprzedni z Orlenu. A ile mierzy? Hotdog Circle K mierzy dokładnie 21 cm. Bułka z parówką kupiona na BP. Jej waga to 88 gramów. Teraz czas na pomiary. Przystawiamy metrówkę. No to jest 19 cm. Teraz mierzymy i zważymy hot doga ze stacji MOL. No, wyraźna przewaga nad konkurencją. 144 gramy. Tutaj też chyba będzie. No, 21 cm. Tak. Kładziemy hot doga ze stacji Shell na wadze. 142 gramy. I ten hot dog ze stacji Shell. No, 20 cm. No to próbujmy. Bułki nie czuć, a za to parówkę tak, dobrze doprawiona i z wyraźną nutką lekko pikantnego keczupu. Także jest nieźle. Mówię tutaj o hot dogu ze stacji Shell. Teraz czas na test hot doga ze stacji MOL. Dobrze mówię, tak. Cafe Punkt to jest stacja MOL. Jest chyba najwyraźniej jeden z największych hot dogów, jaki nam się trafił. Czas, żeby go spróbować. Czas na pierwszy gryz. Bułka czerstwawa, aż za bardzo. To nie jest al dente bułka, ale wyraźnie czerstwa. Parówka też taka troszeczkę bez smaku. No, nie smakuje zbyt dobrze, powiem szczerze. No to czas na hot doga z BP. Na oko grubszy niż pozostałe. No, zobaczymy, jak smakuje. Tu bułeczka przypieczona, ale wyraźnie bardziej miękka niż w przypadku hot doga z MOL-a. Paróweczka też się wyróżnia. Bardziej takim może słonawo, ale też pikantnym smakiem. Za to nie czuć w ogóle keczupu. Na tym niestety przeoszczędzili. Pora na Orlen. Wygląd nie wyróżnia się, nie jest zbyt duży w porównaniu z poprzednimi. Zobaczymy, jak jego smak. Dobrze, że jeszcze ciepły. Bułka smaczniejsza. To jest może dlatego, że chyba dostała mi się grahamka. Ale smak lepszy, wyraźnie lepszy. Mniej taki watowaty. Za to paróweczkę mniej czuć. Niestety dominuje ta bułeczka. I keczup. Bułka, keczup i dopiero parówka. Ja nie wiem, czy to jest dobra kolejność, ale tak wypada hot dog z Orlenu. Troszeczkę z pewną ulgą. Czas na ostatnią parówkę z bułką w naszym menu dzisiejszym, czyli na hot doga Circle K. No zobaczymy, może przebije resztę, jeżeli chodzi o smak. Próbujmy. Na pewno, jak było widać, parówka się wyróżniała, wystawała. Największa spośród wszystkich hot dogów. Smakowo niczym się specjalnym nie wyróżnia, aczkolwiek czuć delikatnie pikantną, pieprzną nutę. No i muszę przyznać, że bułka całkiem niezła.
też jedna z tych hot dogów, które porównaliśmy, jedna z najlepszych. Także Circle K, no, chyba kwalifikuje się do czołówki, jeżeli chodzi o test smakowy. Czas, by podsumować nasz test hot dogów z 5 stacji, przypomnę, które odwiedziliśmy. No cóż, po teście organoleptycznym, po zmierzeniu i zważeniu wszystkich hot dogów, porównaniu cen, wychodzi na to, że naszą rywalizację tym razem, no, wygrywa hot dog Circle K. Już mówię dlaczego. Smak był najlepszy, wyrazista, lekko pieprzna parówka, również dobra bułka, może troszeczkę za mało keczupu, ale ten też był niezły w smaku. Poza tym cenowo. Cenowo jest najlepiej, jeżeli chodzi o hot dogi Circle K w porównaniu z pozostałymi stacjami. No jest o pół złotego, a nawet o złotówkę tańszy niż u konkurencji. I co należy podkreślić, w czasie ostatniego testu, który robiliśmy dokładnie pół roku temu, w czasie wakacji, ten sam hot dog kosztował 9,49 zł, no a teraz zapłaciliśmy za niego 6,99 zł. To nasz zwycięzca.